Podaj czas na kartkę z kalendarza na 11 czerwca, jest to wtorek, 163 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Anastazy, Barnaba i Paula oraz Felix, Fortunat, Flora, Jan, Paryzjusz, Radomiu, Radomiła, Teodozja, Witomysł i wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święto jest dzisiaj jedno, Międzynarodowy Dzień Rysia. Przysłowie mamy też dzisiaj tylko jedno. Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. Słońce w znaku bliźniąt, świt o 3.23, wschód o 4.13, zachód 20.58 i zmierzch 21.47. Księżyc w znaku lwa zachodzi o 28 minut po północy, a wschodzi o 9.07. Cytat dnia. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. I to powiedział Mikołaj Rej. A w kartce biodynamicznej mamy ogólnie korzystny okres siania i sadzenia, zwłaszcza roślin, których plonem ma być owoc. Jest to niekorzystny czas do stosowania nawozów sztucznych. Występuje ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin. Jest to właściwy okres do usuwania i wyrywania chwastów. Korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców. No i tak jak mówiłam wcześniej, dobry czas na siew i sadzenie roślin owocowych. A w zakładce zdrowie i uroda to mamy szczególnie korzystny czas na obcinanie końcówek i podcinanie włosów, dobry moment na pierwsze strzyżenie niemowlęcia, dobry czas na masaż regenerujący i wzmacniający z użyciem olejków i czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek, no i szczególnie korzystny czas do mycia włosów, dla mycia włosów. I to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. No i witam serdecznie. Oczywiście z filiżanką kawusi na balkonie w niedzielny poranek i już na swoim krzesełku. Wiatr się jeszcze jest na dworze. Chyba przechodzą, nie wiem w którą stronę te chmury płyną. Bo tam widać już błękitne niebo, tutaj jest zasnute niebo i teraz nie wiem, w którą stronę to płynie, ale wiem, że w nocy była burza. Czy padało, to nie wiem. No, a ja was witam na balkoniku, oczywiście z kawusią w niedzielny poranek. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień, bo dzisiaj są wybory do parlamentu, europarlamentu. Także my się oczywiście też wybieramy i nie jest to złamanie ciszy wyborczej. Wiadomo, że wy to już będziecie widzieli we wtorek. To już będzie może nawet i wiadomo, kto jak głosował, znaczy się jakie państwa może głosowały, jak u nas w Polsce głosowano. A ja po prostu tylko mówię, że trzeba iść. No wiadomo, że wcześniej wam tego nie mówiłam. Każdy wie, że trzeba iść, no, głosować. To jest nasz obowiązek i przywilej głosowania. Ale nie każdy tak jeszcze do tego podchodzi. Niektórzy myślą, a co ja tam zrobię, co ja tam zrobię. Ostatnio żeśmy też tak myśleli i jednak w kupie siła, jak to mówią. Także idziemy na głosowanie, a każdy niech głosuje, jak uważa. No i tak, w każdym razie... Teraz na razie poranna kawusia. Dzisiaj też pospałam. Pospaliśmy wszyscy do 9. Wyobrażacie sobie? Do 9 w niedzielę pospać? No, teraz to trzeba będzie troszeczkę przyspieszyć swoje ruchy, żeby się z wszystkim wyrobić na czas. I do kościoła. No, na wybory to można aż do wieczora iść. No, ale może też i nam się uda jeszcze na spacer. Przejechać się autem na spacer, na działkę, na kawę. No.
Zobaczymy też, jaka będzie pogoda, bo jak będzie pochmurno, to Wiki nie będzie chciała tam siedzieć i pić kawy, bo jej będzie zimno. A ma być dzisiaj ciepło, ma być 24 stopnie, ale zobaczymy, bo chociaż mi w prognozie pokazywało, że rano takie zamglenia, chmury, zamglenia, a później ma się fajnie wypogodzić i ma być już koło pierwszej nawet 23 czy 4 stopnie, także i chyba więcej nie ma być dzisiaj. Jutro ma być załamanie pogody chyba, w sensie, że będzie ciepło, ale deszczowo. Ale to zobaczymy, jak to będzie, bo to wiecie, to się zmienia, jak w kalejdoskopie. A tak swoją drogą, to chciałabym mieć taki kalejdoskop. Dlatego, że to się, nie wiem, czy pamiętacie takie kalejdoskopy, jak za dziecka się miało. Też na odpustach można było kupić. To była taka tuba i się w to patrzało. Jak się obracało, to tam się zmieniało. Tam były na zasadzie lusterek chyba. Także przeważnie tam były podzielone te pole widzenia na trzy części i jak się obracało, to się różne piękne kształty układały w środku. Że kurczę, teraz takiego czegoś nie ma. No nie widziałam takich kalejdoskopów. To się kalejdoskop nazywało, nie? No. Dopiero wtedy za dziecka to taka zabawka była. W sumie chętnie bym się na takie coś popatrzała. Pewnie coś takiego można zrobić też i w tym w komputerze, komputerowo. No, ale to było fajne. No i nie wiem, dlaczego o tym kalejdoskopie mówię, no ale ale tak. Dobra. Teraz ja się napiję kawusi. No i wiadomo, niedzielna rutyna nasza. Już się taki spory ruch zrobił na ulicach. Nie wiem, ludzie gdzieś wyjeżdżają może. Także zobaczymy. Gdzieś tam słychać. A jest helikopter. Wy go nie będziecie widzieli, bo jest bardzo daleko. Nie, nie widać go. Albo helikopter, albo to jest samolot. Taki zwykły. Jak na moi rodzice mówili, Antek. No, ale słychać go mocno, nie? A teraz cisza na chwilę jest. I ptaszorki. Aha, te chmury płyną stamtąd. Tak to wygląda, tak, tak. Ale za nim tam, albo tam jest takie jeszcze bardziej szare niebo, albo też błękitne. No nic, zobaczymy, jak się rozwinie pogoda. Dzisiaj zamierzam iść w niebieskiej sukience. No i zgadnijcie, z niebieskimi paznokciami. No, dobra, to by było na razie tyle. Pewnie wam się pokaże, jak już będziemy szli może z wyborów. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że uda nam się też i na działkę skoczyć, na kawusie. W zeszłym tygodniu nigdzie nie chodziliśmy. Popadało chyba, nie? Tak mi się coś kojarzy. Mieliśmy iść, ale się tam zaciągnęło i padało, potem nie padało. Tak nas pogoda nas w kulki robiła. No, w bambuku. Czekam, kiedy mi te moje begonie zakwitną. Te u góry już kwitły, jak były w pokoju. Jak je wyniosłam, też jeszcze trochę kwitły, potem kwiatki pospadały i tam jeszcze tam dwa wiszą. Muszę tu przybliżyć. Tutaj. Wiem, balkon jest namalowany, ale to tak jakby był mój, też by był pomalowany. No tak, to się zastanawiam. No. Teraz to ta czerwona begonia, ta jakby stanęła w rozwoju. I nic się nie rozrasta, nic. Ale ona w zeszłym roku też taki szok przeżyła. W domu już tak fajnie rosły, potem jak dałam na balkon, to praktycznie jej liście wszystkie opłyciały, zrobiła się chuda, cienka. A potem jak się wzięła za siebie, to potem to była taka masa czerwona. No zobaczymy, jak ta. Ale ta też, nie widać tam kwiatków. Ta na dole, ta jakby była inna, a one były razem przecież w jednej doniczce. Te zielone, nie te czerwone. A tam jeszcze niżej jest jeszcze inna. Tak, takie robi wrażenie. No i mam nadzieję, że ta na dole będzie czerwona. Bo jak ja kupowałam te cebulki, oprócz tej całkiem u góry, to ja kupowałam czerwone i żółte.
i co roku były wsadzone w tej zielonej takim wiaderku i nie wyciągałam ich. I co roku to kwitła tylko żółta, a czerwona nie. I teraz mi się wydaje, że ta czerwona doszła do głosu, bo ja to porozsadzałam, bo ona ma inne liście niż ta u góry. No i będę ją obserwować. Zobaczymy, jak to będzie. Ona ma takie jakby ciemniejsze liście, troszkę mniejsze, ciemniejsze. Te u góry mają takie bardziej zielone liście. Tylko jakoś kurczę, nie widać, żeby coś kwitło. A mogłaby już kwitnąć. No. One są takie długie, potem wyrastają chyba na metr nawet. One wyrastały. No, tylko że ja zawsze ją ustawiałam tak, że ona była stojąca do góry. A potem doszłam do tego, że przecież ona bardziej chce się zwiększać, bo ona ma takie te, ma grube te łodygi, ale ona bardziej się chciała zwieszać. Dlatego pomyślałam, że takie coś będzie fajnie, że tam sobie będzie zwisała na dół. No. A widziałam, że tutaj sąsiedzi niektórzy mają też begonie takie już kwitnące, powieszone, ale one są takie zwarte, jak ta na dole. Tylko że już kwitną, bo już kupili takie kwitnące, chociaż ten jeden sąsiad to pewnie wyhodował u siebie na działce, bo on tam prężnie działa sobie. Także na pewno sobie na działce je takie wyhodował w altance. No, przetrzymał tam pewnie też. Także on to pewnie sobie sam je tak uhodował. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz zabieram się za picie kawusi. A jeszcze wam powiem, że tak. Ta będzie czerwona. Gdzieś tam ten kwiat był. Ale teraz go nie widzę. Ta środkowa, co wam mówiłam, że od mamy, nie? Ale. A jest już, tu jest ten kwiat. Czerwona. Tam jest czerwona, tu jest czerwona, tu jest różowa i tu jest czerwona. Właściwie tu jest łososiowa, a tam jest. Coś się pali. A tam jest różowa. No, poczułam to, jakby się kable paliły, ale sprawdziłam, nie u nas. A teraz już tego nie czuć. No to nie wiem, gdzieś coś skądś przyszło, taki zapaszek. Dobra, to ja teraz popijam sobie kawusia na balkonie i potem biorę się za Żyćko. Płukamy? No, jesteśmy na działeczce. Byliśmy na głosowaniu, na wyborach. Oczywiście na niebiesko ubrane. Jak przystało. Kusia, Wiki tam, a Zbyszek tam się czai za murkiem. No, teraz będzie kawunia, Wiki herbatkę, bo ona tutaj lubi herbatkę, a ja kawkę. No i zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Nawet nieźle, nie? Nie wiem, czy one podrosły troszeczkę te papryki, czy nie. Pomidorki. Zobaczymy, czy im to coś dało, jak wczoraj podlałam tym właśnie tamtym nawozem. To zobaczymy, czy to im coś da. Tutaj jest fajnie teraz, nie jest ani za gorąco, jest tak w sam raz. Cześć pomidorku. No, cześć pomidorki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomidorki. Tutaj będzie cośik, czy nie? Tu chyba będzie kuleczka, już jest. Tu nie, ten odpad. No i to tak właśnie jest. A tutaj mamy skąta wyrasta. Trzeba się tego pozbyć. Tutaj uschnęło, widzicie? No. Tutaj też to taka robota jest. Tu wygląda, że będzie kwitło. Zobaczymy. Musiałabym jeszcze dostarczyć, nie wiem, potasu chyba więcej, żeby one
te kwiatki nie odpadały. Tak coś mi się wydaje. Będę jeszcze musiała się dowiedzieć, w czym ten potas jest. No to co? No dobra, idziemy dalej. Tu już wszystko wczoraj widzieliście. Na razie nie widzę, żeby było coś zjedzone, co tutaj powsadzałam. Także... wygląda ok. Ale jest pięknie, tam te kwiatki, te różyczki pięknie kwitną. Pięknie pachną, chciałam powiedzieć, że kwitną to wiemy. A jak tu? Te nasze bratki pod słońce, pod światło. A? No. Wszystko ładnie sobie rośnie. No, i ja sobie na chwilę tutaj przysiadłam, bo zaraz będziemy sobie tam siedzieli, pili kawkę, tam mają pączki, a później pojedziemy sobie do domu. W sumie to tylko na tą kawę przyjechaliśmy tutaj trochę posiedzieć, bo potem będę robiła dopiero jedzonko w domu. A dzisiaj troszeczkę to wszystko spóźnione, bo byliśmy na tych wyborach. No, także też nie chcę za długo siedzieć, no bo trzeba coś z obiadem pomyśleć. Nie chcę też ten obiad, żeby był za późno, nie? Oj, muszę sobie tu tak, o, tak sobie usiąść. Także dwa obowiązki spełnione. Teraz sobie napijemy, posiedzimy troszkę na powietrzu, napijemy się kawki, jest bardzo przyjemnie, ciepło jest, wręcz w słońcu jest za ciepło. Jutro ma być chłodniej, no i ma być deszczowo jutro. No, także jest fajnie, takie fajne niedzielne popołudnie. Ale chyba będę się więcej nagrywała na balkonie, dlatego że teraz już tam jest kawka. I idę sobie z rodzinką posiedzieć z kawusią. Może coś tam zagadamy, pogadamy. No a później pojedziemy sobie do domciu. No, ale zawsze to jest coś, choćby na tą chwilę, na tą działkę się przyjedzie i tą kawę chociaż się tutaj wypije w niedzielę, nie? Jak się w tygodniu coś tutaj robi, żeby było porobione, to przynajmniej w niedzielę usiąść na chwilę, posiedzieć i nacieszyć się tymi kolorami, tymi zapachami, tym wszystkim. To jest fajnie. No, dobra, to na razie kończę, idę pić kawę. No, jesteśmy już w domku po jedzeniu. I człowiekowi się zachciewa troszeczkę spać, więc przyszłam się tutaj nagrać, żebym nie musiała w kuchni wyciągać te lampy i tak dalej. Także przyszłam tutaj na podsumowanie dnia. Niebo, jak widzicie, się zaciąga. Chyba coś z tego będzie. W nocy ma być burza. Jutro ma się pogorszyć pogoda i temperatura, no i wilgotność. A tutaj taki jeden pan jest, który mnie ubiegł. Usiadł na moje miejsce i teraz ja muszę poczekać, aż on skończy. Także za chwilę do Was wracam. No i już jestem na swoim miejscu. Zbyszek ma tak, że jak ja się zbieram, żeby iść na balkon, to on też w tym samym momencie musi. Jak ja idę do kuchni, to on też w tym samym momencie musi. Normalnie... no. A potem się śmieje pod nosem. Także, a ja narzekam, że zaraz będzie koniec mojego światła. No i tak się przekomarzamy. I tak już tutaj patrzę, że te moje bratki, to one już mają takie ostatnie dni. Już tu zawiązują te owoce, te nasiona. Nie dopilnowałam tego. Jak to obrywam, to często już jest zawiązane. No. A ja tak przychodzę tutaj tylko tak na chwilę właściwie, no bo co ja Wam mam dzisiaj poopowiadać, jak dzisiaj nic się nie działo takiego. Chyba mam tutaj troszeczkę za wysoko. Czekajcie, troszeczkę zrobimy. Tak. Mam tutaj kawę. O tej porze. No, mam kawusię popołudniową. Trzecia dzisiaj. Ale dzisiaj jestem senna. Dzisiaj jadłam węgle i jestem senna. No i właśnie to jest tak. Nie no, jeszcze troszeczkę mam pracy, jeszcze troszeczkę chcę posiedzieć,
Jeszcze już niedługo będzie wieczór wyborczy. Wiecie, że ja się interesuję takimi rzeczami. Jestem ciekawa, co tam. No, dzisiaj to tylko się dowiemy, to takie szacunkowe właściwie, a w najbliższych dniach się też dowiemy więcej. Także ja się tam dzisiaj nie będę za bardzo tam oglądała tego, no ale na początek chcę zdążyć, żeby zobaczyć co i jak. I wiecie, wy możecie, wiem, że tutaj wśród was są osoby, które też się tym ekscytują, tak jak ja, a niektóre w ogóle mają to gdzieś, po prostu nie interesują się tym. Nawet jak idą na wybory, no dobra, zagłosuję, ale już potem się tym za bardzo nie interesuje. Znowu coś jedzie. O, wojskowe auto. Dlatego tak alarmuje. Stare wojskowe auto. No, także chcę zdążyć na to. Wczoraj też troszeczkę patrzałam na paradę smoków, właściwie na to widowisko na wodzie, na Wiśle. W Krakowie, na Zakolu Wisły przy Wawelu. Troszkę mi było tak smutno, że tam nie jestem, chociaż z drugiej strony, no ileż razy można to samo oglądać. To mniej więcej jest ten sam, no czy nie jest ten sam scenariusz, ale te same smoki biorą w tym udział za każdym razem. Z tym, że zawsze to jest fajne przeżycie, to jest jak się tam jest. Bo to ja widziałam na kamerce, no ale nie było dźwięku, na tej kamerce nie ma dźwięku stamtąd, a tam właśnie jest ta muzyka, światło i dźwięk, nie? Te fajerwerki, do tego jest muzyka, światłem operują i to naprawdę robi wrażenie, jak się tam jest. Jestem ciekawa, ilu z was było na tym w tym roku albo w poprzednich latach. My byliśmy kilka razy, tak jak mówiłam, także wczoraj troszeczkę popatrzałam, no ale to tak jakbyście na niemy film patrzyli, nie? No, trochę popatrzałam i potem, i zresztą ciął się troszkę też i internet, bo widocznie bardzo dużo ludzi to oglądało. No, a dzisiaj na pewno było, tylko ja nie patrzałam. Mogłam sobie patrzeć z Krakowa na rynek, to bym też widziała. Ale w tym czasie właściwie to ja się tutaj. To my chyba do kościoła szliśmy, bo to chyba gdzieś koło południa jest tak. Właśnie ta parada potem idzie gdzieś tam od strony Wisły, od zamku. Nie wiem dokładnie, gdzie oni zaczynają. Idą. Jak się nazywa ta ulica? No, prostą tą drogą od Wawelu. Nawet teraz nie pamiętam. Na rynek i idą koło Marieckiego. Tak nie wiem jak w tym roku, ale tak zawsze jak tam byliśmy, albo jak patrzyłam na kamerkę, to tak zawsze szli. I potem dookoła Sukiennic, i tam po drugiej stronie, jak jest ten ratusz, to tam zawsze jest scena, no i tam jest kulminacja tego, nie? No. Także zawsze. Przedszkola w tym biorą udział. Jak już idą, no to idą te smoki, mają zrobione te smoki z różnych rzeczy. Niektórzy, to chyba jest w każdym roku, chyba jest jakiś temat przewodni taki. No ale kiedyś było tak właśnie, że to było z plastiku, z takich, wiecie, to co jest. No, kurczę. To, co jest do przetworzenia już potem, nie? Wiecie o co chodzi, mi znowu uciekło. No, także w poprzednich latach na tym byliśmy. Chyba jedno nagrywałam, tylko nie mogłam dźwięku takiego, jak był dać, dlatego że tam była muzyka taka fajna na te bębenki i tak dalej, perkusje. I nie mogłam tego dźwięku, bo by mi to zablokowało. Coś podobnego mam teraz na początku, na czołówce filmu, vlogów. Właśnie nie wiem, czy to jest to samo, czy nie, bo tak nie mam takiego słuchu, żeby to określić, ale coś w ten deseń. Zresztą tam chyba na początku jest inna ta muzyka, taka rytmiczna, i na końcu też, bo na początku jedzie samochód, taki ciężarówka, taki jakby star, i na tej, wiecie, na tej pace tam jest ta cała orkiestra, i tam dają. No naprawdę, to być tam w tym momencie to naprawdę jest fajne uczucie. No.
I na końcu też zamyka ten cały pochód tych smoków. Też taka ciężarówka z tymi grajkami. No, to naprawdę bardzo fajne. No, ale tak specjalnie jechać tam tylko na to, to już by mi się nie chciało. Jak już byłam tyle razy, jak wiecie, jakby znowu dzieci wziąć, no to tak, żeby to zobaczyły. Ale jak już my dorośli, to kilka razy się widziało. Tylko że tak, tam by trzeba jechać w sobotę po południu, żeby zobaczyć wieczorem na Wiśle to, gdzieś tam mieć do spania załatwiony pokój i potem w ciągu dnia iść na tą paradę smoków na rynku i potem już można jechać z powrotem, nie? I przeważnie zauważyłam, że mają pogodę. To znaczy, kilka razy było tak, że zanim była ta na tej wodzie, to było pięknie słonecznie, potem deszcz przeleciał. I tak było też razy, że potem była ta trawa mokra, a my tam wszyscy na tej trawie siedzimy. No, przewaga ludzi siedzi na trawie, nie? Każdy sobie tam coś weźmie. Myśmy pierwszy raz byli tak bez niczego. Na następne, jak jechaliśmy, to braliśmy sobie kocyki ze sobą. Takie, wiecie, to co jak na plaży, podgumowane takie. Żeby jednak nie na samej tej mokrej trawie, ale nie wzięliśmy tego pod uwagę, że to było śliskie, a to było z górki takie stromo i tak wiecie, siedzieliśmy na tym kocu, a nogami się zapieraliśmy, żeby nie zjechać na dół. No, także takie wspomnienia stamtąd mam fajne, bo to byliśmy Wiki, Marek, Darek i ja. No, a jak jesteśmy wszyscy razem, to jest kupa śmiechu. Zbyszka takich rzeczy nie interesują. Zresztą myśmy tam wtedy byli chyba na weekend. My byłyśmy z Wiki. No. I Zbyszek by tam nie chciał iść. Jemu by się to podobało, ale by nie chciał iść tam prędzej, żeby siedzieć na tej trawie i potem po nocy iść. To on woli sobie posiedzieć w fotelu. No. No chodź, mamo, nie chodź. No chodź. Przyszła tutaj Krysia. Chodź, mamo, chodź. No jasne, już. Posiedzi i patrzy, i patrzy, i podskakuje. No tak, taki nasz pieszniczek kochany. Takie nasze kochane. Ona się taka słodka zrobiła ostatnio. Taka słodziutka. Nasz, co ty jesteś? Puchatek mały. Kudlaczek. Nasz kudlaczek jesteś? No. No tak, siedź sobie tutaj, siedź. No i było tak, zawsze jest potem kupa śmiechu, jak jesteśmy razem tam. Mnie przeważnie głupawka dopada i potem wszyscy się śmiejemy, no bo my w naszym towarzystwie zawsze jest wesoło, przeważnie. No. Pierwsze to żeśmy tak, no, to znaczy się jak pojechaliśmy, byliśmy tam na rynku, w sobotę chodziliśmy i tak dalej i jechaliśmy do Marka tam do mieszkania. Nie byliśmy na tych występach, ale jak odkryliśmy te występy, jak jechaliśmy już do domu autobusem, to widzieliśmy tam te, wiecie, to jednak się niesie, słychać i te blaski i to wszystko, to już wtedy było za późno tam iść, ale obiecaliśmy sobie, że na następny rok tam pójdziemy. No i tak potem przez parę lat pod rząd byliśmy na tym, oglądaliśmy i zawsze nam się bardzo podobało. Ten pierwszy raz to tak, żeśmy poszli z marszu, to nie wiedzieliśmy, że tam tyle ludzi w ogóle jest. I jak przyszliśmy na to, to już było pełno ludzi na trawie. To myśmy się tam gdzieś dostali pod takie drzewo, także dużo ominało nas tych, jak te ognie były, to dużo nas to ominęło, bo to tak jednak przez te drzewo tak nie było tak fajnie widać. Muzyka, wszystko było ok, ale no i tak staliśmy, troszkę się kucnęło, ja nie umiem kucać, bo mi zaraz nogi cierpną. Nie mieliśmy wtedy nic takiego, żeby sobie usiąść, tam potem na kurtce się siedziało, ale następny raz to już polecieliśmy sobie prędzej i prędzej sobie zajęliśmy miejsca, takie co chcieliśmy. No i wtedy to mieliśmy widok jak w amfiteatrze. No, także ja myślałam, że to już w tym roku, że to już było wcześniej, bo to przeważnie gdzieś tak w okolicy Dnia Dziecka jest. No teraz może dlatego, że było Boże Ciało i tak dalej. Wcześniej, nie? To może to zrobili dlatego tydzień później, nie wiem.
No tak, ja byłam przekonana, że to już było w zeszłym tygodniu. Dopiero potem przeczytałam na stronce, że to jest. Także sobie troszeczkę tam zobaczyłam. No i fajnie. Ale jak nie byliście na czymś takim, to polecam jechać tam to zobaczyć. To, co na tej wodzie, to najlepiej tak już jest z nastolatkami, no bo małe dzieci to jest za duży hałas tam, bo to jest naprawdę bardzo głośna muzyka, takie uderzenia i tak dalej. To dla małych dzieci mogłoby, to jest raz, że to jest późno, bo to jest koło 22, chyba się to zaczyna ta jakoś. Jest to późno, chłodno, bo przeważnie jest chłodno, tym bardziej od wody. No i głośno. I te światła, to nie jest dla ludzi, którzy nie lubią takiego czegoś, nie? No i nie dla dzieci małych, ale tak już nastolatki, jak się interesują, tam muzyka, takie że coś, no to fajnie. Jest ten. Z takimi dziećmi to można jechać jak już na tą niedzielę, jak jest ten przemarsz tych smoków, bo to są te smoki, te dmuchańce, które tam na tej wodzie brały udział w tym widowisku, ale też takie smoki zrobione przez różne koła i przez różne przedszkola. Wiadomo, że to dzieci tego nie robiły, tylko ci rodzice, nie? No, ale tak, jak ktoś jeszcze tego w ogóle nie widział, to gdzieś będzie na moim kanale wcześniej, parę lat do tyłu, na czerwiec trzeba patrzeć. Ten na początku mojego teraz vloga w czołówce też jest właśnie smok stamtąd, nie? No a jak ja tam znajdę, jak to już będzie, bo to nie wiadomo, bo Kraków, miasto Kraków zawsze daje link potem do tego filmu, że można sobie to obejrzeć później, ale nie wiem, czy teraz będzie. Jak będzie, to dam wam link do tego filmu też z tego roku. Sama sobie obejrzę, bo wtedy to jest też takie. Wtedy ten film jest z dźwiękiem i z wszystkim, nie? To można sobie to przedstawienie zobaczyć tak. A na tej kamerce to i nawet jakby się chciało zdjęcia robić, to ta jakość nie jest taka. No. Także na pewno będzie filmik i jak będzie filmik dostępny, to wam podlinkuję i sama sobie wtedy zobaczę. No. Także to dzisiaj wszystko. W sumie dużo się tutaj nie nagadam. Krótki film kiedy? Na wtorek. No ale dzisiaj byliśmy, jak widzieliście, na tych wyborach. To tylko tam troszeczkę pokazałam. Nie chciałam tam na tej komisji. Komisja, tam siedzi komisja, nie? W tym lokalu wyborczym nie chciałam tam filmować za bardzo. Ludzie sobie nie życzą i w ogóle. No, w sumie to niektórzy sobie robią zdjęcia, jak wrzucają do urny, nie? No, my tam tak nie robimy, ale to wam pokazałam tylko, że byliśmy. A potem sobie posiedzieliśmy na tej działce. Tam dosyć długo dzisiaj siedzieliśmy. Jak przyszliśmy, to na obiad mieliśmy dzisiaj kotlet schabowy. Moment. Przejdzie. Zakazywany. Proszę. To mnie kręciło nosia do ziewania. A kawka stoi tam, a teraz nie mogę napić, bo tą ręką nie umiem. A na tej leży kluska. No. Na obiad mieliśmy kotlet schabowy panierowany. Ale tylko panieruje w jajku i w bułce tartej. Mąki nie daje. O, to już od iluś tam lat nie daje mąki. A do tego oni mieli ziemniaki. No i była surówka, właściwie zielona sałata z ogródka, co wczoraj zebrałam. Te dwie sałaty, jak to pokroiłam, poczęstkowałam, to dużo było tej sałaty. Z cebulką z ogródka, z koperkiem i z lubczykiem. Tak, bo w takim letnim okresie ja w ogóle zawsze do wszystkiego lubię lubczyk dawać, a najlepiej taki świeży, nie? No, znowu będę musiała sobie, część sobie suszę, bo taki suchy też daje dużo aromatu, dużo więcej aromatu daje taki suszony niż ten mrożony, ale czasami mrożony do sałatek też jest fajnie dać. Czy tam do zupy to daję te łodygi zawsze, sobie ususzę albo sobie zamrożę same te łodygi bez tych liści do rosołu. No, bo to tylko, żeby mi to oddało ten smak, nie? No. Dziś jesteśmy niebieskie, nie wiem, czy zauważyliście, Wiki niebieska, ja niebieska, Zbyszek niebieski. W końcu wybory do Europarlamentu, nie? No, możecie powiedzieć, że my jesteśmy nawiedzeni. Każdy na swój sposób jest nawiedzony. No, dobra. Także o obiedzie wam powiedziałam, wiadomo, że do tego był rosół. Tak jakoś nieskładnie mi to dzisiaj idzie, nie? No,
Na obiad, obiad późny taki był rosół, kotleta, sałata zielona. Teraz jest kawusia, no i to już zakończenie dnia. W sumie okienko już mogę zamykać, bo kawę to mogę pić, ja piję ją bez mleka, bez niczego, to mogę ją pić nawet, kiedy mi się zachce, nie? No. No i tak, a jutro zobaczymy, czy mi się uda rano zameldować do lekarki. Czy ona w ogóle będzie jutro, bo to jeszcze nic nie wiadomo. Będę jutro dzwoniła, to się dowiem. I się dowiem, co ona na moje wyniki będzie, co ona będzie sądziła o tych moich wynikach. Bo ja tam sobie mogę, wiecie, gdybać, patrzeć, co jest tam powyżej normy, czy tam poniżej, czy mieszczę się w widełkach. A co lekarka na to powie, to już się okaże. Także dzisiaj już światło mi się tutaj już kończy, widzę, znaczy jest jasno, ale chyba już będę taka bardziej mało kolorowa. Wtedy się ten kolor tak troszeczkę traci i w ogóle. Także będę już kończyła dzisiaj, bo i tak nie będę wam tutaj lała wody, nie wiadomo co tutaj gadać. Samochody jeżdżą, hałasują, na działce nie chciałam gadać, bo tam sąsiedzi. To jakoś tak dzisiaj nie miałam weny na działce, żeby tam dużo opowiadać. No, a też nie będę wam codziennie pokazywać, co urosło na działce, nie? Trochę tych malin, poziomek pozbierałam, tylko jak tak do folii się wejdzie, to pachnie tymi poziomkami i widać czerwono. A jak staniecie między tymi poziomkami, to one się tak chowają, że w sumie dużo się nie nazbiera, nie? A się wydaje, że nie wiem, ile tam tych poziomek jest. A jak wyszłam, znowu widziałam czerwone, one tak się pod tymi listkami chowają. No ale troszkę tam nazbieraliśmy, to trzeba to będzie zjeść, no bo to szkoda, żeby to się zmarnowało. No. Także dzisiaj to już tyle. Zobaczymy jutro, nowy dzień, nowy tydzień się zaczyna. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. No. To wszystkiego dobrego życzę i do następnego razu, do następnego filmu, do następnego vlogu. Serdecznie wszystkim wam dziękuję, którzy mnie wspieracie w jakikolwiek sposób. Wszystkim dziękuję i zapraszam na następny vlog. Do jutra. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Krysia, a ty co? Pożegnasz się tutaj z naszymi widzami? Pożegnasz się? Powiedz pa, pa. Bajo, bajo. No.